Witam Was bardzo serdecznie, rozpoczynamy Vlogmas dzień drugi. Jest po godzinie 7, ja właśnie szykuję nam śniadania. Oj, ale minus swędzi, przepraszam. I miałam taki problem ze wstaniem, że najchętniej jeszcze zostałabym w łóżku. Trzeba wstać, trzeba iść do pracy, prawdopodobnie. Nie chcę tego mówić na 100%, ale prawdopodobnie jak wrócę, to będę musiała iść na krótką drzemkę, bo boję się, że będę mało produktywna. Czekajcie, bo nie wiem znaleźć kubka dla Adama. O, tutaj jest, dobra. I muszę Wam powiedzieć, że... Jest tutaj woda? Nie ma. I z jednej strony chciałabym się położyć po pracy, ale z drugiej strony jutro idę na badania na godzinę 6 i boję się, że jak dzisiaj po południu się położę, to jutro po prostu nie wstanę. No i mam już problem. Także zobaczymy, jak to rozwiążemy. Nie wiem, czemu zamknęłam czajnik, skoro zaraz muszę otworzyć i nalać tam wody. Dobrze, okej, słuchajcie, dzisiaj przesunęłam choinkę już na drugi dzień. Ale kalendarz adwentowy z Harrym Potterem otworzę dopiero jak wrócę z pracy, bo teraz chcę, tak jak już powiedziałam, skupić się na śniadaniu, ubrać się, umyć zęby, bo jeszcze nie myłam. No i co? Jechać do pracy. Aha, jeszcze mi się wspomniało, bo nie wiem jak to będzie z vlogmasami za tydzień w czwartek i w piątek, bo wtedy jestem w pracy w czwartek od godziny 10 do godziny 20 chyba 30. Mam pokazy filmowe. I w piątek mam Conversation Cafe i jestem wtedy w pracy od godziny chyba 8 do godziny 19. Więc nie wiem, czy w czwartek w ogóle będę coś nagrywała. Zobaczę, a może tylko chwilę, a w piątek no już więcej mogę nagrać, ale to jeszcze wiecie, wszystko wyjdzie w praniu, zobaczymy jak to się potoczy, także nie ma co uprzedzać, ale tylko chcę Wam zaznaczyć, że mogą być takie dni, że rzeczywiście nie będą te vlogmasy codziennie i no jest to siła wyższa, no muszę chodzić do pracy. Dobra, okej, biorę się za szykowanie śniadania. Jest pierwsze śniadanie i drugie śniadanie. Chciałam zrobić sobie owsiankę, ale uświadomiłam sobie, że nie mam jabłka, a ja uwielbiam owsiankę z owocami, także muszę dzisiaj jechać na jakieś zakupy warzywno-owocowe, bo praktycznie nic już nie mamy. Tutaj jest babeczka od Ani, tutaj jest banan, dobra, nie ma ostrości, woda, a tutaj jest sałata, pomidor, ogórek i takie kanapeczki dzisiaj będą w pracy. Okej, dojechałam do pracy, także wychodzę z samochodu i do zobaczenia za 8 godzin. Powiem Wam, że posiadanie samochodu w garażu ma wiele plusów, ale przez to w ogóle nie wiem, jaka jest pogoda na dworze. A jest dzisiaj tak zimno, tak strasznie zimno. Dobra, idę, bo parking mam troszeczkę dalej niż moja praca. Ale ha, nawet na udach czuję. Także idę szybciej, żeby się zagrać. Uwaga, informuję, że 8 godzin minęło i że wcale cieplej nie ma. Strasznie jest zimno, także czekam aż spadnie śnieg, bo taka pogoda już jest. Dobra, ja odpalam auto i jadę, ponieważ Adam jedzie na popołudnie do pracy i będzie potrzebował auta. Jeszcze muszę wstąpić do sklepu. I aha, to Wam chciałam powiedzieć, bo tak myślę, co muszę zrobić i w ogóle się nie patrzę w kamerkę. Nie wiem, dlaczego film mi się wczoraj nie załadował na YouTube'a, a teraz pokazuje mi, że dopiero się udostępni za 3 godziny, więc no jest to dość późno, także muszę wrócić do domu i ogarnąć, co się tam dzieje i czy to wina YouTube'a i nie mam na to wpływu, czy to wina po prostu nie wiem czego. Także zaraz postaram się to ogarnąć. W ogóle chciałabym zrobić taką opcję premiera, żeby, nie wiem, oglądać go razem z Wami. Nie wiem, czy to byłoby fajne. Głośno myślę i po prostu bez sensu. Dobra, jadę do domu. Nie wiem, co się dzieje, ale coś chyba z kartą jest nie tak, z kartą pamięci. W każdym razie przed chwilą mówiłam do Was, nagrywałam cicho,
Mówiłam do was, nagrałam pogadankę, wytłumaczyłam co i jak i w połowie nagle wyświetlił mi się komunikat, że błąd karty pamięciowej i nic się nie zapisało. Także zobaczymy, czy to się zapisze. Zaraz będę sprawdzała, o co chodzi. W każdym razie, mówiłam tylko, że jak widzieliście, zjadłam obiad z Adamem. Starałam się jak najszybciej to zrobić, żeby mógł jeszcze przed pracą zjeść, ponieważ właśnie wyszedł do pracy. Wolałam poczekać z odzywaniem się do was, aż Adam pojedzie i będę sama w domu. To nie jest tak, że się przy nim stresuję, czy jemu przeszkadza, że nagrywam. Nie, właściwie nawet nie o tym myślałam, ale ja po prostu, jak jestem sama i nagrywam coś, to mam jakąś taką, nie wiem, swobodę. Mogę się zacinać, mogę to później usunąć podczas montażu, wiecie, wyedytować, także jest mi po prostu łatwiej. I powiem wam tak, ustawiłam premierę Vlogmasa numer 1. Ja wiem, że bardzo późno dałam wam znać o tym, że będzie ta premiera. W ogóle chciałam, żeby filmik się pojawił normalnie o godzinie 17, ale miałam jakieś problemy, więc ustawiłam premierę na 17:30 i zdaję sobie z tego sprawę, że późno dałam znać, więc przypuszczam, że może nikogo nie być. Nigdy jeszcze w ogóle z tej funkcji premiery nie korzystałam. Nie wiem, co wy o niej myślicie. Możecie napisać mi w komentarzach, czy wolicie, jak jest premiera, czy jak nie ma premiery, tylko normalnie filmik się udostępnia. Wiem mniej więcej, na czym to polega. W momencie, kiedy film ma premierę, osoby, które go oglądają, mogą na bieżąco go komentować. Coś takiego jak na live'ie w tym czacie, więc no, chciałam wypróbować. Jest 17:24, więc za 6 minut będzie miał ten film premierę i zobaczę, jak to wszystko się potoczy. Nie wiem, czy ktokolwiek będzie i no, nie mam pojęcia. Może tylko ja będę. Ale jestem ciekawa. Dobrze, także ja czekam te 5 minutek na premierę tego Vlogmasa i postaram się wam teraz jeszcze odpowiedzieć na wszystkie komentarze pod zwiastunem, bo ostatnio nie miałam czasu, żeby wam odpisać, ale uwierzcie, wszystko czytam. Jak daję serduszka i zawsze łapki w górę, to znaczy, że przeczytałam i odpiszę później. Także tak, okej, dobra, zabieram się do roboty. Wow, ale czadersko, zobaczcie, jakie odliczanie i w ogóle ta muzyczka, to znaczy ja kiedyś miałam już innych na premierze, więc wiem, o co chodzi i wiem, że coś takiego jest, ale się jaram. No, tylko mi tak mało do szczęścia potrzeba. O matko, nie wierzę, są tutaj 33 osoby. A, jesteście cudowni. Całuski. Nie posprzątałam blach za mną. Trudno. Właśnie się przebrałam, co jest takie wygodniejsze i typowo po domu. Zaraz zadzwonię do mamy, bo dzisiaj jeszcze z nią nie rozmawiałam, a jak skończę z nią rozmawiać, to otworzę kalendarz i zobaczymy, co jest w drugim okienku. Wiecie, co jest najlepsze? Że tam obok jest tylko taka plastikowa przegródka i Adam wczoraj podejrzał i powiedział, tam jest sukienka. Czaicie? Czaicie ten spoiler? Mam ochotę zobaczyć jakiś odcinek serialu, którego on jeszcze nie widział i mu wszystko zdradzić. Naprawdę. To by była odpowiednia zemsta. A w ogóle chciałam jeszcze powiedzieć, że dziękuję wam za tak liczną grupę na tej premierze. Jestem po prostu pod wrażeniem. Super, że pisaliście. Nie wiem, wiecie, jest różnica temperatur i mnie wychodzą czerwone policzki. Policzki. No wiecie, jestem po prostu czerwona. W każdym razie, jejku, jaka ta premiera była ekstra. Taka jestem podekscytowana. Widzicie, że się normalnie nie potrafię przestać śmiać. I tak, i chyba będę częściej robiła jakieś takie premiery. Jeżeli będę dodawała filmiki o normalnej godzinie, to co myślicie o tym, żeby większość vlogmasów było właśnie premierami? Nie wiem, to jest taki pomysł rzucony na już. No nie wiem, zobaczymy, ale kurczę, jak mi się to podobało. Fajnie, że mogłam z wami porozmawiać i że wy też mogliście wziąć czynny udział. Może napiszcie w komentarzach, czy jeżeli byłyby te premiery, czy wolelibyście, żeby filmiki pojawiały się później, czy ta 17:30 jest ok. Czekam na wasze sugestie. No, dobra, dzwonię do mamy. Okej, odpieramy sobie drugie okienko. Tam, tam, tam. Pamiętajcie, że tutaj już jest Harry. Oj, Adam go przewrócił na głowę, dobra. Otwieramy drugie. Wiecie, co jest też fajne w tym kalendarzu? Nie trzeba szukać okienek, bo one idą po kolei. Nie chcę rozerwać, więc zawsze robię o tak i tak. I miał rację. Była sukienka i jest to Ginny. Jej, a myślałam, że Hermiona. Okej, czekajcie, rozpakuję i zaraz wam pokażę. Dobra, napisałam do mamy, czy mogę do niej zadzwonić, bo nie wiem, czy czegoś nie robi, więc nie chciałabym przeszkadzać. Ale telewizor mnie naświetlił. Teraz tak, zrobię sobie herbatę i pójdę czytać książkę, bo mam taki plan. Wprawdzie miałam dzisiaj inny plan, bo chciałam po pracy się położyć, spać na chwilę, ale jest już godzina 18, no prawie 40. Więc nie opłaca mi się kłaść spać, bo jeszcze chciałam tego vlogmasa zmontować i go zaplanować i w ogóle, no,
Czekajcie, jest tam woda? Jest. Zapalam i teraz tak. Słuchajcie. Mamy powtórkę z wczoraj. Pewnie wiecie, że organizuję ten maraton związany z filmem Love Actually. Nagrałam TBR, nagrałam listę kategorii do tego maratonu i nic się nie zmienia. Mam zamiar przeczytać wszystkie te książki. Jednakże, słuchajcie, zostało mi około 200 stron do zakończenia książki Poldark Pogięta Szpada. I to jest książka jeszcze z TBR-u listopadowego. I ja powinnam ją teraz, wiecie, porzucić i powiedzieć: nie skończyłam czytać, zaczynam czytać książki z TBR-u grudniowego. Troszkę mi się to kłóci z moją logiką, ponieważ jak wiecie, jeżeli widzieliście ten TBR, to tam wspominam, że chciałabym przeczytać ostatni tom właśnie Dziedzictwa Rodu Poldarków. Więc stwierdziłam, że skoro TBR, który nagrywałam na listopad, również zaczęłam czytać później, to po prostu tę książkę właśnie skończę. Jeszcze mi zostało trochę Wiedźmina do przeczytania. I Wiedźmina będę czytała na przemian z innymi książkami z maratonu grudniowego. Postaram się te książki przeczytać w ogóle teraz jeszcze w tym tygodniu, dlatego chciałabym teraz przysiąść i przeczytać całego tego Poldarka. Nie wiem, czy mi się to uda, bo jestem bardzo zmęczona, oczy już są trochę, wiecie, też zmęczone. Przede wszystkim tym, że długo siedziałam wczoraj przy komputerze, ale ile uda mi się przeczytać, tyle przeczytam i nie chciałam zrobić czegoś takiego, że wy już te książki czytacie, bo widzę po różnych relacjach na Instagramie, a ja jeszcze jestem w tyle. To nie jest tak, że nie chcę czytać tamtych książek, ale po prostu ja lubię mieć niektóre sprawy pozamykane i tak właśnie też chciałam zrobić z tym Poldarkiem. Także mam nadzieję, że mi wybaczycie, że nie posypie się teraz hejt na mnie i że po prostu, tak jak już wcześniej wspomniałam, mamy czerpać radość z czytania, a nie zmuszać się do niczego. A teraz jestem w takim momencie, że wiem, co się stanie z tą jedną postacią tutaj, co się pojawia, a jednocześnie ta akcja, która się w tym właśnie momencie rozwija i w ogóle rozkręca, jest taka ciepła, miła, pełna jakichś pozytywnych uczuć i tak mi to nie pasuje, że to, co się zaraz wydarzy, no po prostu wszystko runie. Także biorę Poldarka, idę zalać sobie herbatę i trzymajcie za mnie kciuki, żebym skończyła tę książkę czytać. Zrobię sobie taki mały reading vlog i będę was informowała, co się po kolei dzieje i jakie mam tutaj w środku, wewnątrz siebie emocje i czy jeszcze się trzymam. Dobra, okej. Jestem w tym momencie, do którego chciałam dojść i doszłam. I masakra. Wczoraj płakałam na filmie, dzisiaj płaczę na książce. Pomyślicie, że jestem jakaś rozhistoryzowana, ale to jest już 11 tom. Związałam się z tymi bohaterami, a tutaj taka akcja. Masakra. Ojejku, powiem wam. Wiedziałam, że do tego dojdzie, bo jak czytałam poprzedni tom, to chciałam coś sprawdzić, tak? Nie mogłam się powstrzymać i otworzyłam jakoś tak właśnie, no mniej więcej na 440 stronie. I przeczytałam fragment, więc wiedziałam, że do tego dojdzie, ale nie sądziłam, że tak to będzie opisane. W ogóle bardzo dokładnie jest opisana cała bitwa z Bonapartem, jaka była sytuacja, jak wyglądało to od strony żołnierzy. Jednocześnie po prostu tak się to mieliło i mieliło i mieliło, aż nagle doszło do tego, do czego miało dojść. I po prostu tak jeb, jeb, jeb. I jeszcze ten dialog. O kurczę, masakra. Wiecie, ja jestem strasznie tak związana emocjonalnie z bohaterami w tej książce i wszystko jest ze mną w porządku, naprawdę jest wszystko ze mną w porządku, tylko no przeżywam najczęściej historie, które czytam. Dobra, czytam dalej i mam nadzieję, że będzie tylko lepiej, albo teraz jeszcze bardziej pogrąży się mój smutek, bo już widzę list. Masakra, masakra. I włączyłam sobie w ogóle muzykę świąteczną, bo nie wiedziałam jaką, więc włączyłam świąteczną muzykę. Jestem rozmazana. Prawdopodobnie tak, walić to. Walić to! Słuchajcie, Kara to jest po prostu mistrz. Nie mogę z niej. Już mi przeszedł płacz. O matko, ale mi się teraz włączył świąteczny nastrój. Tak czytam, zanurzyłam się w historii i słyszę gdzieś w tle znajomą nutę. Mówię, przecież ja to znam.
A to Kevin! O, aż mi się ciepło na sercu zrobiło. Słuchajcie, czytam dalej Poldarka i zostało mi jakieś 100 stron do końca. Myślałam, że mam 200 stron do przeczytania, a tak naprawdę miałam więcej, bo 200 chyba, 60. Dobra, mniejsza z tym. W każdym razie, czytam. I to, co się tutaj odwala od połowy książki, to jest jakiś hardcore. To jest przedostatnia książka, a Winston Graham po prostu wali wszystko na łeb, na szyję. Pędzi jak cholera. Po prostu wszystkie postacie... Nie, no ja tego nie ogarniam. To znaczy, teraz zdarzyła się akcja z jedną postacią. No nie chcę wam zdradzać, bo może jesteście przed czytaniem albo przed oglądaniem serialu. W każdym razie teraz zdarzyła się jedna akcja z postacią, za którą średnio przepadałam. Ale kurde... Tutaj w ogóle nie ma oddechu. I ja zaraz powinnam iść spać, bo muszę jutro wstać o 5:30 i masakra. Także poczytam jeszcze chwilę, pójdę się zaraz myć, ale no po prostu co za tempo. Ja nie jestem w stanie nadążyć nad tym, co tu się odpierdziela. No halo. O kurczę, już się nie mogę doczekać tego ostatniego tomu, także o masakra. Dobra, odstawiłam książkę i muszę chwilę ochłonąć, bo to, co teraz się zadziało, ojejku, muszę wam powiedzieć, że ten przedostatni tom to jest pełen emocji, ale uświadomiłam sobie, że jest już dość późno i ja nie wyciągnęłam w ogóle prania z pralki, a suszarkę mam w komórce na dole, więc teraz cichutko muszę iść po tą suszarkę, wziąć ją do mieszkania i wywiesić pranie. I miałam też w planach zrobić pastę jajeczną, nawet szczypiorek wyciągnęłam i co? Zapytajcie się, czy zrobiłam pastę jajeczną? Nie wiem, pewnie znacie odpowiedź. I w sumie mogłabym ją zrobić, ale chciałabym się chyba już położyć, bo jestem zmęczona, a przed snem chciałabym jeszcze kilka stron przeczytać. Ale tylko troszeczkę. Tak. Naszykowałam Adamowi prezent dla jego siostrzeńca, ponieważ jutro jedzie do rodziców. I zobaczcie, bo to nie jest byle jaki pluszak. Słodki, nie? Dobra, wkładam go z powrotem. Mam nadzieję, że małemu się spodoba. No, chyba jedną ręką mi się to nie uda. Jak widzicie, ja już jestem w łóżku. To znaczy nie widzicie, bo widzicie tylko białe tło. Ale tak, leżę już w łóżku, mam zmyty makijaż, umyłam włosy, muszę zapisać się do fryzjerki, żeby podciąć je i obciąć grzywkę, bo już straciły taki kształt, taki wiecie, taki... Już się tak ładnie nie układają. Jutro będę musiała te włosy zafarbować, bo już odrosty... Ach, szkoda gadać, powiem wam, no ale dzisiaj się zaczytałam. Czytanie dzisiaj było ważniejsze. Brakowało mi takiego siedzenia i czytania, wiecie, przez bite kilka godzin. Jakoś taki miałam deficyt ostatnio tego. W każdym razie stwierdziłam, że jest mi to potrzebne, więc nie mam żadnych wyrzutów sumienia. I teraz będę się prawdopodobnie, no nieprawdopodobnie, ale będę się już z wami żegnała, ponieważ jutro czeka mnie długi dzień. Ale to jutro będę nagrywała vlogmasa, więc nie będę uprzedzała faktów, nie będę się powtarzała. Także kochani, dziękuję wam najmocniej za oglądanie, za spędzenie wspólnie czasu i do zobaczenia jutro. Pa, pa!